13 maja w poniedziałek. Bardzo wszystkich serdecznie pozdrawiam z Orzesza. Dzisiaj przeżywamy szczególny dzień. Jest przede wszystkim 111. rocznica poświęcenia naszego Kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego. Jesteśmy Panu Bogu wdzięczni za to miejsce, w którym od tak wielu pokoleń gromadzimy się i możemy słuchać Słowa Bożego. I dzisiaj chcemy też posłuchać słów pokrzepienia, które pochodzą z księgi proroka Jeremiasza. Jest to fragment zapisany w 31 rozdziale i 16 wierszu. Tak mówi Pan: powstrzymuj swój głos od płaczu, a swoje oczy od łez, gdyż jeszcze będziesz miała nagrodę za swój trud. I drugie piękne słowo pocieszenia pochodzi z Ewangelii świętego Jana, z rozdziału 16 i 22 wiersza. Wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. To są słowa Jezusa, które skierował do swoich uczniów. Moi drodzy, być może oczekiwalibyśmy zupełnie innych słów na poniedziałek, na początek tygodnia, słów pełnych radości, które od samego początku wprowadziłyby nas w taki nastrój i dodały nam siły i energii. Tymczasem słyszymy słowa o płaczu, ale w zasadzie to nie są słowa o płaczu, tylko o tym, jak przezwyciężyć płacz i smutek. To prawda, że na świecie smuci się i płacze bardzo wiele osób. Na twarzach wielu osób maluje się przygnębienie, smutek. Widzimy, że czymś są obciążeni, zatroskani, biegną. Pewnie towarzyszy im wiele myśli dotyczących tych dni przyszłych, na cały tydzień, których nie brakuje. Z całą pewnością ktoś może przeżywać smutek, ktoś może przeżywać rozczarowanie. Być może ktoś stracił swoją bliską osobę, która zmarła. Być może ktoś z rodziców stracił swoje dziecko ukochane. To wszystko powoduje, że w ludzkich sercach gromadzi się smutek, który wreszcie wybucha poprzez płacz, ewentualnie poprzez głębokie przygnębienie. Takich powodów jest naprawdę bardzo wiele. Toczy się wiele wojen, ginie wiele osób bliskich. Poza tym niepewność jutra też powoduje głęboki smutek. Ale dzisiaj te słowa, które otrzymujemy od Boga, które Bóg wypowiada od wieków, są zapowiedzią, że smutek nie będzie trwał wiecznie. Zauważmy, Bóg od wieków nas pociesza i mówi, że smutek nie będzie trwał zawsze, że zostanie przezwyciężony. Te słowa Jeremiasza ze Starego Testamentu były wspaniałym słowem pociechy dla ludu, który przez wiele lat doświadczał niewoli. Ale Pan przez proroka Izajasza wypowiada wspaniałe słowa. Powstrzymuj swój głos od płaczu, od łez, gdyż będziesz jeszcze miała pociechę za swój trud. Jakże się nie cieszyć, jak nie odbudować tej radości, kiedy Bóg daje nam tak wspaniałe zapewnienie. I naród izraelski wielokrotnie doświadczał takiego pocieszenia. Podobnie zresztą jak inne narody, które przeszły przez wiele utrapień, wiele niepowodzeń, ale dzięki nadziei odbudowały i dobrobyt, odbudowały relacje społeczne, odrodziły się rodziny, które mają wszelkie predyspozycje do tego, żeby się czuć radosnymi i szczęśliwymi. Drugie słowo, które na dzisiaj nam towarzyszy, to jest słowo Pana Jezusa, które zapowiada Jego rozstanie z uczniami. Uczniowie w tym czasie, kiedy chodzili za Nim, od momentu, kiedy zostali powołani, nawiązali bardzo, bardzo bliską relację z Jezusem. Zaprzyjaźnili się z Nim. I teraz odejście mistrza, przyjaciela oznacza utratę. Dlatego Jezus mówi: i wy teraz się smucicie,
ale nie martwcie się. Znowu was zobaczę, znowu się zobaczymy i wtedy wasze serca będą się radować. My też czasami podobne sytuacje przeżywamy i doświadczamy rozstań, które sprawiają w nas smutek. Ale perspektywa ponownego spotkania daje nam radość. I Bóg rzeczywiście chce nas przeprowadzić przez chwilę smutku. Chce dzisiaj dodać nam otuchy, żebyśmy nie wątpili, żebyśmy się nie poddawali, bo On da nam swojego pocieszyciela. Jezus, kiedy mówi o pocieszeniu, mówi o Duchu Świętym, którego uczniowie wkrótce otrzymają. I my również jesteśmy w takim okresie przed zesłaniem Ducha Świętego, dopiero krótko po wniebowstąpieniu Pana Jezusa, ale mamy tę obietnicę, że Duch Święty znów zstąpi, odnowi Kościół, ale przede wszystkim ma odnowić nas, bo jeśli nas odnowi, jeśli nas rozraduje, to i Kościół, w którym żyjemy, będzie Kościołem radosnym. Moi kochani, warto jest z całą pewnością wytrwać w każdej sytuacji. Kiedy jest nam smutno, warto jest patrzeć na dzieci i na młodych ludzi, bo na ich twarzach tak pięknie maluje się optymizm, nadzieja, radość. Tak szybko potrafią odrodzić się z jakiegoś doświadczenia smutku czy niepowodzenia. Weźmy przykład z dzieci, bo Jezus wielokrotnie stawia dzieci za przykład i wiary, i nadziei, i zaufania. Niech Bóg maluje dzisiaj swoje szczęście, nadzieję na naszych twarzach. Niech będzie naszą mocą. Życzę dobrego i błogosławionego dnia.